Oto jedna z najważniejszych premier 2018 roku, czyli nowy Suzuki Jimny. To auto jest ważne z trzech powodów. Po pierwsze, Jimny to jeden z najfajniejszych samochodów, jakie w ogóle można kupić. Po drugie, dla wielu poprzednia generacja była jedną z ostatnich prawdziwych terenówek. A po trzecie, ta ostatnia generacja debiutowała w 1998 roku, czyli aż 20 lat temu. I żeby uzmysłowić sobie, dlaczego te 20 lat to jest taka wielka różnica, wystarczy spojrzeć na system inforozgrywki w tym samochodzie. On teraz wspiera możliwość łatwego podłączenia iPhone'a czy smartfona z Androidem, ale 20 lat temu nie tylko nie mieliśmy ani iPhone'ów, ani smartfonów z Androidem, ale Apple dopiero wychodziło z bankructwa, a Google, no cóż, dopiero powstawało. Tak więc, jak Suzuki przygotowało swojego Jimny'ego do tych nowych, zmienionych realiów? Wiele osób bało się, że Jimny w tym nowym, cyfrowym świecie stanie się po prostu miejskim crossoverem do wszystkiego. Po całym dniu jazdy tym autem, uspokajam Was, wcale tak nie jest. Wbrew wszelkim trendom, Jimny nie jest napędzany małym, turbodoładowanym silnikiem. Pod maską pracuje większa niż wcześniej. 1,5-litrowa jednostka wolnossąca o mocy 102 koni mechanicznych. Co więcej, nowy Jimny jest teraz krótszy, mierzy blisko 3,4 metra, co oznacza, że w środku jest ciągle ciasno. Kokpit stawia funkcję nad styl. Jest schludny i ergonomiczny, ale materiały użyte we wnętrzu są raczej twarde, a do tego jest dość szaro i ponuro. Trudno to nazwać miejscem, w którym przyjemnie spędzasz czas, dlatego zapomnijcie o długich wycieczkach autostradami. Ale Jimny wcale nie musi się dobrze sprawować na autostradzie. No, tam jest dość głośny, a ten silnik nie jest specjalnie dynamiczny. On został stworzony właśnie, żeby być w naturze, żeby jeździć nim po lasach, po jakichś terenach. Napęd na cztery koła z reduktorem oferowany jest w standardzie. Auto zbudowano na klasycznej ramie drabinowej i ma ponad 20 cm prześwitu. Podczas pierwszych jazd pod Frankfurtem miałem okazję wypróbować je na torze offroadowym, gdzie Jimny dzielnie przeciskał się przez kolejne przeszkody. Nie było mowy o chociażby chwili zawahania, nawet gdy musiałem kurczowo trzymać kierownicy, by nie wypaść z fotela. Pojawia się błoto? Żaden problem. Jimny po prostu przez nie przejeżdża, jak gdyby nigdy nic. Więc Jimny ciągle pozostał terenówką, która się najlepiej sprawuje właśnie w terenie, ale jako, że to jest samochód z 2018 roku, to ma to system bezpieczeństwa, które wspomagają w jeździe terenowej. Jest tutaj na przykład asystent podjeżdżania pod wzniesienie, czy zjeżdżania z wzniesienia. Natomiast na drodze przyda się system rozpoznawania znaków, czy asystent utrzymywania pasa ruchu. Choć jak mówiłem, Jimny nie jest królem autostrad, to w mieście spisuje się całkiem nieźle. Po części dlatego, że siedzi się wysoko, więc wszystko widać, a po części dlatego, że auto wygląda fantastycznie. Pudełkowate nadwozie, wyraźnie narysowane linie i akcenty nawiązujące do poprzedników sprawiają, że obejrzy się za nim każdy, szczególnie jeśli będzie w tym opcjonalnym kolorze Kinetic Yellow. A że Jimny jest bardzo mały, to niektórzy mogą mieć wrażenie, że to po prostu zabawka. Tak więc wbrew wszelkim obawom, Jimny okazał się być samochodem, który mimo, że powstał w 2018 roku, to ciągle jest dość klasyczny, czego niech dowodem będzie to, że odpala się go zwykłym kluczykiem.